Dobra, teraz na prośbę jednego z moich ulubionych YouTubowiczów, kurde, takiego fajnego kolesia, taka prośba była, żeby sprawdzić dwa chorusy. Akurat w tym momencie mam te dwa, czyli chorus orkiestra CO600 i analog chorus firmy Jojo. Dodatkowo mam jeszcze trzeci, CF7 Ibaneza, tylko oż kurde, gitarę rozwaliłem. Chorus Flanger, to będzie w następnym filmiku, ewentualnie z tym porównam lub z tym. Na razie biorę się za Jojo i Behringera. Uwaga, czysty kanał. Zupełnie czysty jak łyza. Jakie słodkie, kurde. Dobra. Teraz tak, pieprzniemy sobie analog chorusa. Uwaga, pieprzło, dobrze. Pasuje idealnie, można powiedzieć. Można było w kółko grać. Naturalnie, no w tych ustawieniach tutaj było, brzmi super. No tutaj mogę oczywiście manipulować bardziej tymi gałkami. Ekstremalnych ustawieniach to już brzmi troszeczkę tak dziwnie. Nie mówię, żeby nie używać takich ustawień, ale jedynie do jakichś takich ciekawego intra można to użyć, albo do jakiegoś zakończenia, albo do jakiegoś przerwnika, ponieważ takie granie akordu na czymś takim troszeczkę go nie ubarwi go, a tylko sprawi wrażenie, że coś się komuś spieprzyło podczas strojenia gitary albo coś. Dobra, w każdym razie spróbujemy teraz mniej więcej do porównania walnąć tego. Tylko czekajcie, muszę ogarnąć w ogóle jakie to ma gałki, bo dawno tutaj nie grzebałem. Dobra, chodź tu. Aha, mamy level. Czyli podstawowa zasada, gałką level w ogóle możemy, można powiedzieć, decydować o tym, czy mamy chorus, czy to jest chorus, czy to w ogóle efekt jest nieużywany, bo jeśli dam na minimum. Efekt prawie właściwie nie działa, więc jak, żebyście się nie zdziwili, jak włączycie i ta gałka będzie na minimum. Więc generalnie jeśli dam, żeby była największa jakby klarowność brzmienia, najbardziej słyszalny ten efekt, dam go na maksa. Tu akurat nie ma tej gałki, tutaj od razu mamy, można powiedzieć, od razu on się włącza. Jak machnę, nawet dałem na minimum obie gałeczki. To już słyszycie, że efekt jest. To nie jest oczywiście żadnym minusem, tutaj po raz kolejny powtarzam. Każdy efekt jest inaczej zbudowany. Ten ma 4 gałki, ten ma 2, inne efekty mają więcej. Ten ma, nie wiem czy widać, ma 4 gałki, 2 przełączniki. Więc tu ma jeszcze dodatkowo dwa wyjścia, jeden jakby jakiś odwrócona faza tego, można powiedzieć, efektowania, czyli tych fal tego efektu. Więc tutaj można powiedzieć, ile efektów, czy ile firm, tyle efektów, ile ludzi, tyle efektów, więc właściwie oczywiście odnosimy się bez jakiejś krytyki. Testujemy, słuchamy po prostu, uczymy się, panie i panowie. Ja tutaj muszę tak kucać, więc troszeczkę mi to się głupio, trochę mi nogi cierpną.
Dobra, także chorus orchestra. Światełko jarzy, muszę się przybliżyć, ponieważ... to ktoś jest? Muszę się przybliżyć, ponieważ oślepia mnie gały. Was też oślepia pewnie, tutaj tak gałów nie oślepia. No ale można powiedzieć, że to też jest taki fajny patent. Mocne światełeczko sprawia, że wszyscy patrzą zazdrośnie, co tam się z podłogi świeci podczas grania. Ale tak, dobra, na poważnie, żeby tutaj coś tutaj popczajać. Gałeczki. Chodź tu. Gałeczki, depth, czyli głębokość, częstotliwość. Mam, no tak powiedzmy, na 12 godzin. Dobra, dam na 12, żeby już tak stricte 12. Teraz tak. Gałeczki, częstotliwość, czyli to samo co tutaj, i głębokość, to samo co tutaj, dałem na maksa, tak jak w tamtych ustawieniach. Słychać bardziej zniekształcony sygnał, czyli można powiedzieć generalnie ten, jakby bardziej ten sygnał odkształca. Jeszcze dam, tu mam gałeczki od wysokich częstotliwości, od niskich. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak to działa. Zupełnie jakby kosmici przyszli do naszego ogródka i powiedzieli, że chcą kapuśniaczek. Kręcenie tymi małymi gałkami też coś robi, ale do tego zaraz dojdziemy. Wyraźną różnicę w jednym i drugim. Jak włączam ten niebieski, to jest sygnał jest bardziej taki przestrzenny. Trudno mi to jest określić, nie jestem jakimś takim dobrym w obieraniu słów. Thank you.
słyszycie, jeśli dam teraz na minimum, tutaj jest podpisane high, cut, flat. O kurde, aż się rymuje. Generalnie tutaj jakby ucina, na minimalnym ustawieniu ucina nam generalnie te wyższe częstotliwości. Słychać takie, jak tutaj grałem. Uwaga, teraz są wycięte. A tutaj nam dodaje z kolei takiej góry w tym dźwięku efektu. I tak samo sprawa się dotyczy niskich częstotliwości. O, teraz mam. Damy coś niskiego. Mam nadzieję, że to słychać, bo generalnie to, co ja tutaj słyszę, to jest właśnie dodało teraz niskich częstotliwości do tego dźwięku falującego, tego chorusa. Czyli wniosek jest następujący. Jeśli mielibyśmy wybierać pomiędzy tymi dwoma efektami, to nie wiem, jaki bym wybrał. Tak na dobrą sprawę. Za każdym razem mam ten sam dylemat. Nie wiem, który efekt bym wybrał, ponieważ każdy jest inny, więc nie można powiedzieć, że któryś jest z nich gorszy albo któryś lepszy. Znowu to mówię i powtarzam się jak głupek, ale jeśli miałbym wybrać pod kątem możliwości ustawień, ingerencji, samego efektu w sygnał i tak dalej, to wybrałbym pewnie tego CO600 Horusa Behringera, ponieważ możemy sobie tutaj miksować dodatkowo sygnał, czyli czy nam ten efekt przeszkadza bardzo w graniu, czy nie. Więc tu pod tym względem ta gałka level spisuje się bardzo dobrze. Dodatkowo te gałki, z którymi się właściwie wcześniej nie spotkałem, jak dotąd przy tych efektach, które robiłem i wam pokazywałem, tutaj te niskie i wysokie faktycznie dodają jeszcze, można powiedzieć, takiego smaczku do tego efektu, do tego chorusa. No standardowo gałeczka rate i depth są takie same jak w tym. Ale jeśli nawet ustawiałem, jak słyszeliście, podobne brzmienia między jednym i drugim, to umknęło mi coś. Kurde. Jeśli porównywaliśmy brzmienia jednego z drugim, to generalnie i tak ten miałby więcej możliwości, ponieważ i tak, no tu była cały czas ta gałka na maksa, więc właściwie można powiedzieć, generalnie brzmienie tego efektu było maksymalnie uwypuklone. Tutaj już tej możliwości nie mieliśmy. Można powiedzieć, w tym efekcie gałka level jest ustawiona na maksa, na zupełnego maksiora. Więc to też nie jest jakiś minus, tu właściwie nie trzeba grzebać jeszcze dodatkowo. Mniej jest gałek w obiegu, mniej ingerencji tych wszystkich potencjometrów, może mniej szumów też generalnie pewnie byłoby. Jak wyłączę bramkę. Szumy z jednego, szumy z drugiego. Generalnie nic takiego nam nie psuje nam tego sygnału. Jak być może wiele osób sobie myśli, że Horusy, że Behringery to tak troszeczkę psują sygnał. Jeśli miał wybrać pod względem możliwości ustawień, to zapewne to bym wybrał na pewno tego, ponieważ mogę tutaj jeszcze dodatkowo sobie dużo rzeczy grzebać, mimo zbieżności tych gałek i w miarę brzmienia efektów podobnych, to jeszcze tutaj możemy sobie za pomocą tych dwóch kombinować. Pewnie się powtórzyłem już parę razy z tym samym, ale jednak jeśli ktoś by szukał takiego uniwersalnego brzmienia, to polecam tego i takiego brzmienia, które możemy bardzo modyfikować. W tym niebieskim mamy mniej do modyfikowania, ale brzmienie jest równie fajne, nawet można powiedzieć bardziej przestrzenne jest brzmienie tego niebieskiego.
tak jak słyszeliście, bardziej ma takiego waloru przestrzennego, nie wiem jak to powiedzieć. Generalnie są podobne, no tutaj znowu zacznę się zapętać. W każdym razie nie chcę nikomu sugerować, ale bierzcie tego! Tak naprawdę wziąłbym oba, gdybym miał być szczery, ale jednak ze względów finansowych chociażby nie dam rady mieć dwóch na raz. Ze względów pojemności pedalboarda też nie mam za dużo miejsca, a poza tym w utworach, które gram, też znowu za dużo chorusów nie mam, więc właściwie dwa chorusy to już byłoby za dużo, tym bardziej, że nawet jeden rzadko używam na koncertach. W każdym razie generalnie wybór pewnie by poszedł w stronę tego, już nawet abstrahując zupełnie od kosztów obydwu efektów, to pewnie pod względem samego brzmienia wybrałbym tego. Tutaj niektórzy się zarzucają, że to ma plastikową obudowę, co właściwie na brzmienie nie ma żadnego wpływu i jest w ogóle zupełną bzdurą, że ktoś mówi, że to jest plastikowe. Bo zwykle ludzie mówią, a jak upadnie, to co wtedy? Jak faktycznie rzucisz w kogoś, no to generalnie prędzej ten się zepsuje niż ten. Ale jak rzucisz jednym i drugim w kogoś, to zapewne uszkodzisz tą osobę i ten efekt pewnie też. Jeden i drugi. Więc tutaj nie ma co się pluć. W każdym razie tak jak trzymamy efekty w pedalboardzie, to nikomu nie spadają i się nic z nimi nie dzieje. Więc no wybór należy do was. Ja się naprodukowałem jak dzika świnia. Aha, tutaj nie powiedziałem, że ma dwa wyjścia, że on jest bardziej taki, można powiedzieć, stereo. Ale generalnie to i tak nas nie interesuje, ponieważ dwa wzmacniacze rzadko kto z was pewnie ma. Tym bardziej jeszcze na scenie, kto tam gra na dwóch wzmacniaczach, więc to w ogóle uj z tym. Dobra, ale się nagadałem. Na razie.